Jak Państwo wiedzą, Polska jest naszym bliskim sojusznikiem, państwem członkowskim NATO i demokratycznym partnerem. Mamy z tym państwem dobre relacje, ale bardzo uważnie obserwujemy rozwój niektórych wydarzeń w ciągu ostatnich 11 miesięcy, w ciągu ostatniego roku. Z uwagą przyglądamy się pracom nad reformą wymiaru sprawiedliwości, które toczą się w polskim parlamencie. Jesteśmy świadomi nowych propozycji zmian, które wyszły ze strony prezydenta i poprawek do tych projektów, jakie zostały przyjęte w niższej Izbie Parlamentu. Obecnie śledzimy pracę Izby Wyższej nad tymi projektami. Liczymy, że nasi sojusznicy utrzymają silne demokratyczne instytucje, gospodarkę i zdolności obronne. Stany Zjednoczone podkreślają, że reformy wymiaru sprawiedliwości powinny być przeprowadzone w zgodzie z polską konstytucją i najwyższymi standardami prawa międzynarodowego oraz z poszanowaniem sądowniczej niezależności i zasady podziału władz. Innym zagadnieniem, jakie z uwagą obserwujemy, jest to, co dotyczy niektórych mediów w Polsce. Każde demokratyczne państwo powinno posiadać wolną i uczciwą prasę. Jesteśmy ogromnie zaniepokojeni kierunkiem, w jakim Polska zdaje się zmierzać. Niepokoi nas fakt, że Polska Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 11 grudnia nałożyła karę finansową na prywatnego nadawcę TVN za tzw. stronnicze relacjonowanie demonstracji, które odbyły się pomiędzy 16 a 18 grudnia ubiegłego roku. Wielu z Was prawdopodobnie widziało te demonstracje tutaj w serwisach informacyjnych. Wolne i niezależne media są jednym z głównych filarów demokratycznego państwa, a Polska z całą pewnością jest takim właśnie krajem. Ta decyzja zdaje się podkopywać i ingerować w wolność mediów w Polsce, kraju, który jest naszym bliskim sojusznikiem i demokratycznym partnerem. Obserwujemy to uważnie.